Cześć, czołem, czuwaj. Chciałem się podzielić dzisiaj z Wami fajnym miejscem, takim, w którym można sobie wyskoczyć na kawkę albo na jakiś fajny drink, posiedzieć troszeczkę i pobyć w tym fajnym miejscu. Miejsce nazywa się U Story, jest w Siquijor, pomiędzy San Juan a Lazi. A tu chciałem Wam pokazać taki fajny ogródek tutaj jest zrobiony, więc obejrzyjmy sobie ogródeczek. Kwiatki, ścieżeczki, różne takie rzeczy. O, jest tu naprawdę ładnie. I will come back! Wraz z Jinki uwielbiamy kwiatki. A jest tu kwiatków naprawdę dużo. Powiem Wam, że nawet tutaj stąd ukradliśmy jeden kwiatek i zasadziliśmy i rośnie. No, tu są kotedże i różne takie rzeczy. Nowe się budują. I pokażemy Wam dalej drogę i całe miejsce. Więc wygląda to tak. Wejście główne, idzie się taką fajną ścieżynką. W nocy ta ścieżka naprawdę fajnie wygląda, bo jest oświetlona takim pomarańczowym, przyciemnionym światłem, które daje bardzo fajny efekt. I sobie tak idziemy tutaj, proszę. Miejsce jest naprawdę bajeczne, sami zobaczycie. Jeżeli ktoś ma w planie odwiedzić Filipiny na wakacje, polecam bardzo to miejsce. Hello, good afternoon. Są tu takie domki do wynajęcia. Nie wiem, ile kosztują. Myślę, że to nie jest problem znalezienia na Google'ach. Jak tu pachnie? You feel the smell? Hamaczek, a co? Takie małe chatki są do wynajęcia. Tam są budowane nowe. Te są drewniane, tamte budowane są niedrewniane. Proszę. W ogóle wystrój tutaj jest bajeczny. Please leave your footwear here. Czyli zostawiamy kapcie. I uwaga na czerwone mrówki, zawsze gryzą. To normalnie tutaj jest fontanna taka. Nie wiem, czemu nie działa. Hello. I wystrój jest taki. Wszystko z drewna ładnie zrobione. Krzesełka. Barek, można sobie zagrać w szachy, a co? Hi! Hello! Yeah. Yeah. You're taking a video? Yes! I'm showing people places in Siquijor where to go. Tutaj następny domek, czyli taniej niż 2000 peso za noc tutaj. I tutaj sobie to wygląda tak. Masa jest takich fajnych rzeczy na wieczór, żeby sobie posiedzieć. Jedno z najbardziej fajnie pomyślanych miejsc, w jakich byłem tutaj w Siquijor. Nie za miło się chodzi po kamieniach bez butów. Tutaj są leżaczki. W ogóle chcemy sobie tutaj posiedzieć i zobaczyć zachód słońca stąd, bo będzie przepiękny prosto do wody. Tu sobie posiedzimy i sobie zobaczymy zachód słońca później. A co wam chciałem dalej pokazać? Tu jest, co tu jest? Przejdźmy się tędy. Tu jest zejście do wody, gdzie można sobie popływać. Woda jest głęboka, fajna. Widziałem tutaj nawet skaczących ze skałki w dół. Także jest pięknie. Następne leżaczki. Proszę Budda, żeby nie było. Mister Budda musi być. Zobaczcie, jaki tu będzie piękny zachód słońca. Pomiędzy tą makietę a Apple Island. To na wprost, na wprost to jest Apple Island. A tutaj proszę widać Mindanao już. Po prostu jest tu ślicznie. Tutaj jest miejsce masażów i tym podobnych rzeczy. Trochę instrumentów muzycznych jest tutaj też. Fajniutko. W takich miejscach aż chce się odpoczywać, prawda? Przejdźmy się jeszcze z powrotem. Wiszą. A tak to wygląda wieczorem. Jak mówiłem, te pomarańczowe światła. Naprawdę wygląda to przecudnie. Świeczki przy stołach. Wesołe dzieci. No i gdyby ta kamera potrafiła pokazać wam naprawdę, jak to wygląda teraz.